AMD Ryzen 7 7800X3D to procesor tak gamingowy, że aż doczekał się edycji Starfieldowej. 8 wydajnych rdzeni i 16 wątków, które potrafią boostować do ponad 5 GHz. A to wszystko wspierane jeszcze innowacyjną pamięcią 3D V-Cache i w efekcie mamy niemałe zamieszanie w świecie gamingu oraz co ważniejsze dowód na to, że nie trzeba pompować ślepo ilości rdzeni, aby uczynić CPU niezwykle wydajnym. Szczególnie w nowych grach, choćby takich jak dokładnie Starfield. Dawno już nie było premiery nowej, dużej gry znanego studia, która nie jest sequelem innej znanej marki. A z pewnością jeśli interesujecie się grami, to szybko wyłapiecie, czym jest Starfield sam w sobie, bo skojarzeń z innymi grami Bethesdy w kwestii wielu rozwiązań technicznych nie brakuje. Natomiast z mojej testerskiej perspektywy jest to iście olbrzymia gra, dająca dużo swobody w działaniu, ale też z drugiej strony stawiająca spore wyzwania. No bo podawać wam średnią klatek z lokacji otwartych, czy zamkniętych? Wariant najgorszy, czy lepiej najlepszy? A może w ogóle wyciągnąć średnią z dwóch lub więcej lokacji? Generalnie wiadomym jest, że jeżeli ja powiem, że gierka chodzi w 80 klatkach, a później ktoś zobaczy, że a nie, bo w 150, no to się pojawi delikatny zgrzyt i dysonans poznawczy, no bo w takim razie w 80 czy w 150, a fakty są takie, że obie odpowiedzi są poprawne, tylko trzeba po prostu rozumieć, czym są miejsca testowe i jak one funkcjonują. Także no tak to już jest z tymi otwartymi światami, że w końcu na coś trzeba się będzie zdecydować. W każdym razie, gdyby ktoś miał wątpliwości, czy 8 rdzeni do grania wystarcza, to odpowiem krótko: jeszcze jak! W puli testowanych gier było dużo tytułów i poza dwoma małymi wyjątkami w postaci wymaksowanego Fortnite'a aka pożeracza kart graficznych oraz wspomnianego już wcześniej Starfielda, nie zdarzyło się, aby uzyskać mniej niż 100 klatek na maksymalnych dostępnych w danej grze detalach przy rozdzielczości 1440p. A skoro o detalach mowa, karta graficzna. Rzadko obcuję z Radeonami, fakt, dlatego każdorazowe zetknięcie się z jakimś RX-em, którego jeszcze nie miałem w rękach, to trochę jak wycieczka na safari, by przyjrzeć się dzikim bestiom z bliska. Czy RX 7900 XTX jest dziką bestią? Wow. Spoglądając stricte na specyfikacje, pobór energii i przede wszystkim miażdżącą ilość VRAM-u w postaci 24 GB GDDR6 można istotnie 7900 za gamingowe monstrum uznać. Karta wspiera również nowe narzędzie od AMD, które jest zaawansowanym kombajnem optymalizacyjnym. Feature nazywa się HYPR-RX i łączy w sobie działanie pewnie doskonale wam już znanych technologii tego producenta w postaci FSR, Radeon Anti-Lag oraz również tego z dopiskiem Plus oraz Radeon Boost. Innymi słowy, zamiast włączać powyższe technologie osobno, teraz można zapewnić sobie więcej klatek, mniejszego input laga oraz zredukować ilość dropów FPS-ów do absolutnego minimum, co powinno znacząco wspomóc osiąganie najlepszych wyników w grach kompetytywnych, ale też uprzyjemnić samotne potyczki z w pełni wirtualnymi przeciwnikami. Pamiętajcie więc, aby korzystać z wszystkich dobrodziejstw zakupionej karty graficznej, gdyż definitywna większość gier wspiera HYPR-RX i szkoda by było mieć mniej klatek czy większe opóźnienia systemowe niż to konieczne. Dorzućmy do tego zestawu jeszcze 32 GB RAM-u DDR5 od Cruciala z dopiskiem Pro, który może nie jest najszybszy, ale za to bezpieczny z punktu widzenia stabilności nowych platform oraz pojemny, szybki i lubiący drzemać pod fabrycznymi radiatorami płyt głównych dysk SSD o pojemności 2 TB od Patriota, oznaczony jako Viper VP4300 Lite, który przy temperaturach około 46 stopni Celsjusza wykręca bardzo przyjemne liczby, nie kosztując przy tym kroci, a otrzymamy już bardzo, bardzo solidny gamingowy trzon naszego high-endowego peceta. Zainstalowanie 15 gier i systemu operacyjnego zajęło ponad 60% tego dysku, także myślę, że dla kogoś, kto nie lubi cały czas musieć odinstalowywać, pobierać i znowu instalować gier, bo właśnie kończy się mu ciągle miejsce, plus ma przy tym wszystkim jeszcze jakieś swoje prywatne pliki, no to właśnie 2TB dysk SSD jest w chwili obecnej chyba najbardziej optymalnym rozwiązaniem. No i aby spiąć to wszystko wizualnie w jakąś estetyczną całość, do zestawu wleciała również naszpikowana RGB obudowa od Silver Monkey X wraz z chłodzeniem wodnym, również spod znaku srebrnego protoplasty Homo sapiens. Uwaga, ważne! Dobór chłodzenia All-in-One 240 mm do Ryzena 7 7800X3D
jest pomysłem co najmniej kontrowersyjnym. Natomiast wynikał on z tego, że założenie 360 do obudowy, która trafiła do tego zestawu, było niemożliwe w optymalnym miejscu, czyli na jej topie. Oczywiście na froncie dałoby się to zrobić, ale na topie nie, a właśnie zestaw zakładał, żeby to wszystko było skonstruowane w ten, a nie inny sposób, aby przepływ powietrza był maksymalnie jak najlepszy z kolei dla karty graficznej. Więc pragnę podkreślić i uczulić wielu z Was, ponieważ naprawdę bardzo dużo osób do mnie pisze prywatnie z obawami, jakie temperatury są właściwe dla ich podzespołów, że nie ma się co przejmować właśnie wynikami rzędu 70, nawet powiedzmy 80 zdolnego przedziału stopni Celsjusza na procesorze, jeżeli te temperatury są jeszcze pod jakąkolwiek Waszą kontrolą, czyli przykładowo jeżeli chłodzenie macie ustawione na przykład, nie wiem, w tryb cichy i możecie zbić parę stopni przykładowo jednym małym kliknięciem i podniesieniem choćby tylko i wyłącznie prędkości obrotowej wentylatorów, to wtedy takie temperatury są jak najbardziej spoko, jeżeli ogarniacie coś w komputerze dzieje. Gorzej, jeżeli Wasz zestaw przykładowo leci już na 100% prędkości wentylatorów, jest niesamowity hałas, huk i tak dalej, a temperatury nie możecie zbić poniżej 90 stopni, powiedzmy no dobra 85, to wtedy faktycznie jest źle. I dlatego też właśnie pragnę w tym momencie to sprostować, że tu się wydarzyła taka sytuacja, a nie inna, żebyście z jednej strony byli uspokojeni, że jak widzicie na liczniku temperatury, że tam jest 70, 80, nawet kilka stopni, to jest powiedzmy jeszcze w granicach rozsądku, ale martwić się trzeba, kiedy już nie macie czym jakby tej temperatury zbijać, a dochodzicie do ponad na przykład 90 stopni, no to wtedy faktycznie to już są warunki nieoptymalne. No i właśnie a propos Silver Monkey X 240 mm. W grach spisuje się naprawdę bardzo dobrze. W większości wypadków nie ma problemów z utrzymaniem Ryzena 7 7800X 3D w przedziale właśnie 70-80 stopni. Należy jedynie podkreślić, że mowa o obciążeniu procesora sięgającym maksymalnie 60 kilku procent, bowiem w parze z RX-em 7900 XTX CPU nie był wyżej utylizowany. No i należy jeszcze nadmienić, że poziom generowanego hałasu przy tym wszystkim to 45,6 dB, więc z całą pewnością nie przeoczycie faktu, że komputer jest włączony. Z kolei odpalając Cinebench R23, który potrafi obciążyć CPU bardzo równomiernie i przy okazji stabilnie, temperatury są jeszcze w ryzach, ale zaczynają powoli odbiegać od tego, co uznalibyśmy właśnie za optymalne, czyli dobijają do okolic 92 stopni Celsjusza. Natomiast nie dochodzi w tej sytuacji do thermal throttlingu, co jest akurat bardzo pozytywnym aspektem. Dlatego właśnie pamiętajcie, gdybyście planowali poza graniem takiego komputera używać do trwałego, jednostajnego, długiego, ciągłego robienia rzeczy w stylu renderowanie czegoś właśnie na CPU i ten procesor by chodził przez kilkadziesiąt minut na przykład właśnie w temperaturach rzędu 90 stopni i więcej, to warto się zaopatrzyć w IO 360 mm, wówczas tego problemu nie powinno być, z całą pewnością będzie chłodniej, ciszej, no i w długim też okresie wydajniej. Ale żeby nie było, wariant 240 mm bardzo fajnie siądzie do chociażby jednostek sześciordzeniowych od AMD, czyli przykładowo do Ryzena 5 7600X. Także znacie już przekrojowo specyfikacje, czas najwyższy sprawdzić, co ta bestia potrafi w boju. Na początek trochę szybkich shooterów. CSGO jako jedyny był testowany w 1080p, a nie 1440p z przyczyn wiadomych. I 710 klatek brzmi przyzwoicie, choć widać, że należałoby tu jeszcze popracować nad optymalizacją ustawień, bo 1% low spada czasem do 300 fpsów. Za to w Apex Legends nic nie spada, ba, w zasadzie to nie jest nawet w stanie poszybować wyżej niż 300 klatek, gdyż na tyle jest ustawiony limiter w grze. Zatem średnia to 297 fpsów, czyli nawet z matrycą 240-hercową gra będzie wyglądać i działać świetnie. A jeszcze lepiej wygląda Warzone, przynajmniej moim zdaniem, a gra działa też równie dobrze. Jeśli średnia przekracza 200 fpsów, to biorąc pod uwagę markotny silnik gry, można konkludować, że wydajność stoi na wręcz rewelacyjnym poziomie. Przyglądając się wydajności Fortnite, wyjątkowo nie postawiłem na najwyższe możliwe osiągi, a na zachwycanie się warstwą wizualną, która na detalach epickich potrafi pożerać wszelkie graficzne zasoby, nawet najwydajniejszych kart graficznych, i nie inaczej było w tym wypadku. Suwaki na prawo równa się liczba klatek wyraźnie w dół. Ochy i achy nad grafiką będą zatem kosztowały granie w średnio 70 ramkach, więc polecam dobrze przemyśleć priorytety. Grafika
czy płynność. A teraz, mimo że przechodzimy do gier dedykowanych solistom, to średnia liczba klatek na wykresach zdecydowanie do jednocyfrowych nie należy. Duetowi Ryzen plus RX najbardziej dał się we znaki Cyberpunk. 130 klatek bez ray tracingu to zaraz po Starfieldzie najwyższy z najniższych wyników. A skoro wywołałem wilka z lasu, to na slajd wrzucam również najsłabszy wynik spośród wszystkich odnotowanych, abyście mieli świadomość, że gorzej już nie będzie. Ba, przez większość czasu klatek jest definitywnie więcej, ale należy jednak respektować fakt, że to konkretny obszar mapy, fragment fabuły czy wartość akcji w największym stopniu będą rzutować na średni FPS, a ten skrajnie może wzbić się nawet w okolice 150 i więcej, tylko wszystko zależy od tego, gdzie akurat będziecie. A gdybyście przypadkiem byli przejazdem w Jeleśnie, to pozdrówcie mojego wujka. Żartuję, nie mam wujka w Jeleśnie. Za to mam odnotowane 236 klatek średnio na wykresie z Diablo 4 w tej wiosce. I mam też 225 klatek w Hogwarts Legacy. I tak, też widzę ten dramat w zakresie minimalnego FPS-u, ale hej, to nie bug, to feature, powiedzieli programiści robiący port tej graficznej nędzy i rozpaczy na PC. Dalej jest już na szczęście stabilniej. God of War zachwyca bardzo stabilnymi 164 klatkami średnio na ultra i to bez FSR czy innych upscalerów. Forza notuje wynik na poziomie 152 klatek z równie równym wynikiem 1% low i minimalnego FPS-u, co bezpośrednio już jako tendencja objawia się także w Horizon Zero Dawn, z tym, że tu średnia to 175 klatek. Również bez upłynniaczy. Red Dead Redemption 2, tym razem na ultra, zameldował się nam na poziomie 105 klatek, choć suwaki skrajnie w prawo poszybowały tutaj nieco z przypadku, a nie celowości. Za to totalnie nieprzypadkowo i celowo na liście testowej znalazł się Slavic Punk Old Timer od polskiego Red Square Games. O ironio, z Krakowa. Chłopaki zrobili kawał fajnego klikacza, szkoda tylko, że lekcje optymalizacji silnika pobierali chyba od ziomeczków portujących dziedzictwo Hogwartu. Tak, za te dropy z 300 do 20 klatek to bym kogoś tam pozbawił dostępu do firmowej kawy na kwartał, ale anyway, jeśli już dany poziom wczyta się na tyle dobrze, że działa, to 234 klatki z małymi odchyłami do 113 są już do zniesienia. W szczególności, że gierka sama w sobie jest fajna. A skoro już przy narzekaniu na optymalizację jesteśmy, to niech jeszcze oberwie się Redom za to, co wydarzyło się z Wiedźminem od czasu patcha z ray tracingiem. Dobrze, że łatali i połatali, bo na ten moment z FSR-em w równowadze można już wykręcić bardzo gładkie 170 klatek w Nowigradzie oraz ponad 200 FPS-ów na moczarach, co w obliczu detali Uber należy docenić i pochwalić. Po przeprowadzonych testach cisną się na usta dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze, nowe procesory AMD dostępne na platformie AM5 są niezwykle wydajne w grach. Ryzen 7 7800 X3D rzadko był obciążany w ponad połowie, a to i tak wystarczało do generowania ponad 100, 200, a miejscami nawet i 300 klatek. Po drugie, RX 7900 XTX był wykorzystywany generalnie w każdej grze na 100%, co z kolei dużo mówi o tym, jak z jednej strony duży postęp wydajnościowy zrobiły układy CPU ponad GPU, ale też i przy okazji jak zawodna jest optymalizacja nowych gier, które niestety zamiast dążyć do jak najlepszego korzystania z mocy obliczeniowej obu układów, często katują głównie GPU, przez co my, gracze, aby zachować odpowiadającą nam płynność przy danych detalach, musimy uciekać się chociażby do korzystania z generatorów klatek lub tak zwanych upscalerów, jak choćby FSR od AMD. No i na podsumowanie raz jeszcze, gorące wrogiem wydajnego, pamiętajcie. Przy okazji zwróćcie też uwagę na pobór energii całego komputera, który w tym wypadku wynosił nawet ponad 600 W w samych tylko grach, co raczej skłania i motywuje do wyboru zasilacza o mocy chociażby 850 W, a może nawet delikatnie większej, jeżeli byście chcieli mieć jeszcze jakiś tam powiedzmy zapas na być może kolejne w przyszłości upgrade'y. A w tym materiale to już wszystko, dzięki Wam serdeczne za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnych. Na razie.
Just I'm gonna butterfly.